W tym odcinku znów poznacie 10 sylwetek postaci z naszej historii, które powinny być szerzej znane. Usłyszycie m.in. o podróżnikach, bohaterach, a także legendarnej polskiej studentce. Zanim jednak zaczniemy, partnerem odcinka jest wydawca książki Christophera Machta i Krzysztofa Pyzi Spowiedź Szlachciców – Szczera rozmowa z najgorszym królem Polski. Przeniesie was ona prosto do 1670 roku. Wtedy to właśnie Michał Korybut-Wiśniewiecki brał ślub z Eleonorą Habsburżanką. Czy naprawdę był tak złym władcą? Czy po prostu nie umiał dorównać swojemu ojcu, jak imprezowała ówczesna szlachta? Dlaczego dawniej uwielbiano się sądzić i czego o szlacheckich sejmikach nie powiedzieli wam w szkole? Między innymi tego dowiecie się z tej zabawnej książki napisanej w formie dialogu pomiędzy królem i dwójką szlachciców. Jeśli lubicie historyczne ciekawostki, to zdecydowanie tytuł dla was. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie, a my zaczynamy. Numer 10. Antoni Patek. Choć nie był zegarmistrzem, zasłynął dzięki tej profesji. Po upadku powstania listopadowego, w którym brał czynny udział, wyemigrował do Szwajcarii. Talent artystyczny początkowo popchnął go w stronę malarstwa, by w końcu skupić się na sztuce zegarmistrzowskiej. Zegarkom, postrzeganym dotąd jako urządzenia praktyczne, nadał znaczenie biżuteryjne. Antoni Patek wespół z innym polskim emigrantem, Franciszkiem Czapkiem, otworzył w Genewie manufakturę zegarków artystycznych. Po kilku latach współpracy wspólnicy rozstali się, a Czapka zastąpił francuski zegarmistrz i konstruktor Adrien Philippe. Podczas gdy Francuz zajmował się mechanizmem, Polak tworzył na zegarkach misterne i spektakularne zdobienia. Tak oto powstała pierwsza w historii firma produkująca zegarki kieszonkowe na masową skalę. Jej dzieła szturmem zdobyły serca takich osobistości jak Elton John, Albert Einstein, a nawet królowej Wiktorii. Do dziś firma założona przez Antoniego Patka produkuje jedne z najbardziej ekskluzywnych zegarków na świecie. Numer 9. Józef Unruk. Był legendą marynarki wojennej II Rzeczypospolitej i niezłomnym obrońcą wybrzeża w 1939. Urodził się w Brandenburgu jako syn generała Gwardii Pruskiej, jednak od początku był Polakiem z wyboru. Po zakończeniu I wojny światowej jednoznacznie opowiedział się jako polski patriota i rozpoczął służbę w raczkującej polskiej marynarce wojennej. Zasłynął walecznością w obronie Pomorza. Był 2 października 1939 roku, godzina 11, kiedy w trosce o ludność cywilną i po kapitulacji Warszawy Unruk podjął chyba najtrudniejszą decyzję w życiu – o poddaniu się. Wybrzeże broniło się najdłużej wśród wszystkich punktów oporu podczas kampanii wrześniowej. Admirał Unruk wraz z towarzyszami walk na Helu trafił do niewoli niemieckiej. Brawurowo odmówił komunikowania się w tym języku, mimo że znał go perfekcyjnie. Odpowiadając żołnierzowi Wehrmachtu w języku polskim: „Jestem polskim oficerem i wyrzuciłem z pamięci język niemiecki 1 września 1939 roku”. Po II wojnie światowej Unruk wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie brał udział w demobilizacji polskich sił zbrojnych. Honorowo odmówił przyznanej mu przez rząd brytyjskiej emerytury jako wyraz solidarności z setkami tysięcy polskich żołnierzy walczących po stronie aliantów, którzy takich świadczeń nie otrzymali. Wśród wielu odznaczeń admirał został wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Numer 8. Stefan Aleksander Okrzeja. To uczestnik niepodległościowych działań bojowych, który dał się poznać jako zacięty patriota. Jego przebojowość w połączeniu z talentem i odwagą doprowadziły go do wstąpienia w szeregi Polskiej Partii Socjalistycznej na warszawskiej Pradze. Oddany sprawie polskiej, w wieku zaledwie 18 lat szedł na czele licznych demonstracji robotniczych. Mimo wielokrotnego pojmania i brutalnego pobicia przez policję carską, nie ustawał w walkach o niepodległość. Ostatnią i najważniejszą akcją Okrzei był nieudany zamach bombowy na znienawidzonego przez mieszkańców stolicy Oberpolizmajstra Karla Nolkena. Młody bojownik wpadł w ręce carskich funkcjonariuszy i został pobity do nieprzytomności. Był więziony na Cytadeli Warszawskiej. Mimo licznych strajków, podczas których uczestnicy domagali się uwolnienia legendarnego PPS-owca, Okrzeja został skazany na śmierć przez powieszenie. Tuż przed egzekucją, patrząc śmierci w oczy, krzyknął: „Niech żyje rewolucja, precz z caratem”. Jak podaje strona Muzeum Historii Polski, przedłużeniem jego bohatersko rozpoczętej karty były losy trzech braci Okrzei, z których jeden zginął broniąc Polski przed bolszewikami w 1920, natomiast dwaj pozostali w czasie wojny w 1939 roku. Numer 7. Józef Hoffmann.
Słyszymy polski kompozytor. Myślimy Fryderyk Chopin. Tymczasem na naszej liście znalazł się inny uzdolniony pianista. Hoffmann był jednak nie tylko wirtuozem fortepianu, ale również pedagogiem i wynalazcą. Sporządził ponad 70 zatwierdzonych wniosków patentowych. Ten człowiek orkiestra przyszedł na świat w 1876 roku w Krakowie. W wieku 25 lat skonstruował swój pierwszy automobil, którym przejechał Europę. Jego kontrast przejawiał się nawet w wyglądzie. Hoffmann chętnie prężył swoje bicepsy, a posturą przypominał bardziej mechanika samochodowego niż muzyka. Naukę gry na fortepianie zaczął już w wieku 3 lat. Sam Anton Rubinstein wróżył mu świetlaną przyszłość. Hoffmann koncertował na całym kontynencie. Odbił serca również nowojorskiej elity. Krytyk The New York Times powiedział o 11-letnim wówczas muzyku: "To nie była nadzwyczajna gra jak na dziecko, to była nadzwyczajna gra jak na człowieka". Paradoksalnie, to muzyka inspirowała zdolnego pianistę do wynalazczej twórczości. Skonstruował regulowany taboret i przedłużacze do pianistycznych pedałów, których sam, jako niewysoki mężczyzna, potrzebował. Ponadto Hoffmannowi zawdzięczamy wycieraczki samochodowe, prototyp nawigacji GPS, zderzaki sprężynowe i wiele, wiele innych wynalazków, które uczyniły życie bardziej komfortowym. Numer 6. Albert Sabin. To obok Hilarego Koprowskiego jeden z dwóch niezależnych polskich wynalazców szczepionki przeciw polio. Urodził się ponad 100 lat temu w Białymstoku, jednak w wieku 15 lat wraz z rodziną wyemigrował do USA. Tam ukończył edukację i podjął pracę jako lekarz w szpitalu. Piął się po szczeblach naukowej kariery, zdobywając kolejne stopnie i prestiżowe odznaczenia. Pracę nad szczepionkami rozpoczął w Korpusie Medycznym Armii Stanów Zjednoczonych, w którym służył jako członek Komisji Epidemiologicznej. To tam 24 kwietnia 1960 roku nastąpiło przełomowe odkrycie. Doustna szczepionka Sabina obejmowała całe spektrum zachorowań i charakteryzował ją bardzo wysoki współczynnik bezpieczeństwa. Sabin jako pierwszy przyjął eksperymentalny preparat. Już rok później był stosowany na całym świecie, zapobiegając kilku milionom zachorowań i ratując przed śmiercią kilkaset tysięcy istnień. Poza tym Sabin udowodnił, że do zakażenia polio dochodzi drogą pokarmową, a nie oddechową, jak do tej pory uważano. Numer 5. Krzysztof Arciszewski. Robiąc odcinek o interesujących postaciach z historii Polski, nie mogło zabraknąć jakiegoś ciekawego szlachcica. Krzysztof Arciszewski to z jednej strony admirał, poeta i etnolog, a z drugiej banita skazany za morderstwo. Ten człowiek mógłby swoim życiorysem obdarować kilka innych osób. Urodził się w Rogalinie w 1592 roku i pochodził z rodziny szlacheckiej. Niestety w pewnym momencie jego ojciec padł ofiarą naciągacza. Niejaki Kazimierz Brzeźnicki sprytnym sposobem przyjął część własności rodziny, a gdy sprawa trafiła do sądu, Arciszewscy zostali zmuszeni, by oddać drugą część swojego majątku. Młody Krzysztof został wysłany na dwór księcia Radziwiłła, gdzie rozwijał swoją wojskową karierę, jednak poczucie zemsty było w nim silne, a gdy miał 30 lat, wraz z bratem i zaufanymi ludźmi zaczaili się na Brzeźnickiego i próbowali siłą zmusić go do oddania majątku. Ten pozostał jednak nieustępliwy, za co zapłacił głową. Krzysztof za zabójstwo został zesłany na Benicję. Najpierw trafił do Holandii, brał także udział w wojnie z Hiszpanią. Po jakimś czasie mógł wrócić do Polski, gdzie pogodził się z rodziną Brzeźnickiego, ale wkrótce musiał uciekać do Francji, gdyż wplątano go w międzynarodową intrygę. Tam służył na dworze słynnego kardynała Richelieu. A to nie najciekawszy etap z historii jego życia. W końcu zaciągnął się do kompanii zachodnioindyjskiej, z którą popłynął do Brazylii. Na miejscu nie tylko brał udział w licznych walkach z Hiszpanami, tworzył także poezję oraz opisywał zwyczaje tubylców, z którymi chciał nawiązywać przyjacielskie stosunki. W tamte rejony wracał kilkukrotnie, był nawet mianowany wicegubernatorem oraz admirałem. Ostatecznie wrócił do Polski, gdzie zajął się modernizacją artylerii. Jak widać, nie samą gorzałką szlachta żyje, choć faktycznie lubiła dobrze podjeść i nie wylewała za kołnierz, a także nie stroniła od bitki. Jeśli fascynują Was tamte czasy i chcecie poznać pikantne szczegóły z życia polskiej szlachty, sprawdźcie koniecznie wcześniej wspomnianą książkę Spowiedź Szlachciców. Poza losami Michała Korybuta-Wiśniewieckiego dowiecie się z niej m.in. dlaczego pogrzeb był okazją do wielkiej hulanki, czy król miał kochanki i jacy naprawdę byli sarmaci. A to wszystko zostało podane z naprawdę dużą dawką humoru. Numer 4. Benedykt Dybowski.
Wśród naukowej elity Polaków nie mogło zabraknąć przyrodnika, który swoich odkryć dokonywał podczas podróży. Dybowski był człowiekiem wielu talentów. Lekarz, zoolog, propagator teorii ewolucji Darwina i języka Esperanto, a także zwolennik równouprawnienia kobiet. Brał czynny udział w powstaniu styczniowym, przez co został zesłany na Syberię. Jednak wyrok 12 lat ciężkich robót nie załamał go. Wręcz przeciwnie, działacz społeczny i przyrodnik odnalazł sens w badaniu tamtejszej fauny i flory, a godne podziwu jest, że mimo ekstremalnych warunków i katorżniczej pracy, Dybowski znalazł w sobie chęci i siły na prowadzenie darmowej praktyki lekarskiej. Kolekcjonował nowo odkryte gatunki, a jego poświęcenie nauce najpełniej wyraża się w rezygnacji z choćby minimalnego komfortu. Zdarzało się, że spał na gołej ziemi lub tafli zamarzniętego jeziora. Po zakończeniu kary Dybowski wrócił do kraju, jednak nie znajdując zatrudnienia w ojczyźnie, znów wyjechał na Syberię. Jak podaje portal Nauka to Lubię, pracował na Kamczatce jako lekarz, zakładał szpitale, leczył trędowatych i upowszechniał szczepienia przeciwko ospie. Wśród wybitnych osiągnięć naukowych Polaka można wymienić choćby sklasyfikowanie kilkuset nowych gatunków zwierząt i roślin oraz odkrycie podziału Bajkału na dwa baseny, wschodni i zachodni. Numer 3. Emil Korytko. Za działalność konspiracyjną podczas powstania listopadowego został zesłany na przymusowy pobyt w Lublanie. Zarzucono mu m.in. kolportaż nielegalnych na terenie zaboru austriackiego dzieł Adama Mickiewicza. Swoją postawą dawał Słoweńcom przykład dbałości o tożsamość narodową. Zbierał słoweńskie pieśni i legendy, badał i propagował tamtejszy folklor. To Korytko obudził w Słoweńcach poczucie odrębności narodowej, co przełożyło się na dokumentowanie tradycji folklorystycznych Słowenii. Kamieniem milowym tego procesu była wydana w 1838 roku odezwa do Słoweńców, w której nawoływał do zbierania słoweńskiego dziedzictwa ludowego. Najważniejszym dziełem etnografa i antropologa jest wydanie pięciotomowego zbioru słoweńskich pieśni. W swojej działalności Korytko nigdy nie zapominał o Polsce. W Słowenii popularyzował również polską literaturę, czym rozbudził własny ruch literacki miejscowych uczonych. Niestety jego praca została przerwana przez tyfus, na który zmarł w wieku zaledwie 26 lat. Jako propagator słoweńskiego dziedzictwa został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu Nawie w Lublanie. Numer 2. Kazimierz Nowak. To polski podróżnik, fotograf i dziennikarz, o którym sam Ryszard Kapuściński powiedział: wyczyn Nowaka zasługuje na to, by jego nazwisko znalazło się w słownikach i encyklopediach, by było wymieniane obok takich nazwisk jak Stanley i Livingstone. Czym bohater tych słów zasłużył sobie na takie uznanie? Był z pewnością człowiekiem o niespotykanej odwadze. Swoją pierwszą samodzielną wyprawę za granicę odbył w wieku 15 lat, a był początek XX wieku. Nowak udał się wówczas do Watykanu, następnie przejechał rowerem Węgry, Austrię, Włochy, Belgię, Holandię, Rumunię, Grecję i Turcję, gdzie pracował jako korespondent i fotograf. Jednak osiągnięciem Nowaka, które tak bardzo zachwyciło Kapuścińskiego, była wyprawa do Afryki Północnej. Pustynne tereny wędrowiec również przemierzył rowerem. Tam, jak czytamy w jego biografii, w samotności, przy dźwięku szeleszczącego płótna namiotu, spisuje swe wrażenia i obserwacje. Do gazet pisze o pięknie kontynentu, ale i grozie afrykańskiej dziczy, o kolonializmie i globalizacji. Do ukochanej żony i dzieci o tym, jak bardzo tęskni i jak wielką ma nadzieję, że jego trud przyniesie rodzinie upragniony dochód. Żona Maria pośredniczyła między mężem a redakcjami publikującymi jego relacje. Za otrzymaną garzę utrzymywał rodzinę w Poznaniu. Tymczasem Kazimierz po pokonaniu samotnie setek tysięcy kilometrów w końcu osiągnął swój cel, czyli południowy kraniec Afryki, przylądek igielny. Po powrocie do Polski gościł na wielu uniwersytetach, wygłaszając odczyty poświęcone etnografii lądu afrykańskiego i prezentując swoje fotografie. Numer 1. Nawojka. Jest postacią o tyle wyjątkową, że na wpół legendarną. Jej istnienie nie zostało do końca potwierdzone, co czyni jej historię jeszcze bardziej intrygującą. Jak głosi legenda, Nawojka była pierwszą krakowską studentką, która w męskim przebraniu zapisała się na początku XV wieku na Akademię Krakowską. Miała ukrywać się pod imieniem Jakub lub Andrzej, a historię tę zrelacjonował benedyktyn Michał ze Spiża. Buntowniczą dziewczynę zdemaskowano dopiero po 3 latach w okolicznościach nader niecodziennych, bo podczas polewania wodą w lany poniedziałek Nawojka miała zostać za to postawiona przed sądem biskupim. Przed spłonięciem na stosie uchroniły ją wybitne naukowe osiągnięcia i tłumaczenie, że
Grzech ten popełniła z miłości do nauki. W ramach pokuty studentkę wysłano do klasztoru. Miesięcznik Słowo Polskie okrzyknął na Wojkę pierwszą polską emancypantką, a jej postać do dziś inspiruje młodzież do realizacji zamierzonych planów mimo przeciwności losu. I to już wszystko na dziś. Znacie jeszcze jakichś innych Polaków, którzy powinni pojawić się w tym zestawieniu? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym nie zapomnijcie sprawdzić książki Spowiedź Szlachciców Christophera Machta i Krzysztofa Pyzi, by poznać pikantne szczegóły z życia polskiej szlachty. Nie zabraknie oczywiście pojedynków, popijawy i innych sarmackich zwyczajów. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie. Piona!